Witam Was wszystkich, zapraszam na kolejny odcinek. Zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek, taki króciak pod napięcie. Kilka osób już się o to pytała, ja pisałem o tym, ale zrobimy sobie dzisiaj taki film dla wszystkich na temat prądu, końcówek, kontaktów, jak to wygląda w Paragwaju. I zaczynamy. Pokażę Wam, jak wyglądają takie normalne końcówki. Czyli pytanie podstawowe dla tych wszystkich, którzy chcą naładować telefon, czy damy radę w paragwajskich kontaktach. I tu mam taki bardzo dobry przykład kontaktu gniazdka u mnie w kuchni. Ono się składa z dwóch części. Ta główna to jest raczej taka typowo paragwajska, a to jest europejska. Tutaj mamy jeszcze jedną taką typową paragwajską, i czyli taka ładowarka do telefonu jak najbardziej wchodzi w jedną i w drugą. Ale czy to jest wszystko? Oczywiście, że nie. W Paragwaju mamy masę urządzeń z Azji. I na przykład to jest ładowarka do mojego komputera. Podłączymy to do tego? Oczywiście, że nie. W każdym sklepie kupimy taką przejściówkę pasującą na wszystkie. Tutaj mamy jeszcze inną końcówkę, kupimy w każdym sklepie. Tutaj mamy jeszcze inną końcówkę. Tutaj mamy, to jest od odkurzacza, też z Azji. I bez wymiany końcówek, tylko na takie przejściówki podłączamy wszystko. 230 V, 50 Hz, tak to wygląda. Teraz pokażę Wam jeszcze tutaj u mnie w stołowym taką końcówkę. W tych nowych mieszkaniach na ogół to tak jest, że mamy końcówkę taką typowo paragwajską plus od razu ładowarkę do telefonu. Czy te ładowarki do telefonu na USB są dobre? Raczej nie, ale w tych nowych mieszkaniach to już z automatu jest. Jeszcze raz przypomnę na sam koniec, ile kosztuje kilowatogodzina w Paragwaju. 5-6 centów za kilowatogodzinę. Ja płacę na ogół tak 10, lekko poniżej, lekko powyżej 10 dolarów na miesiąc za prąd. I też taka ważna rzecz, jeżeli kupimy jakąś nieruchomość starą, gdzieś bardziej dalej od stolicy, to tam na ogół jest tylko prąd jednofazowy. Nie wszędzie jest dwufazowy. I na ogół i w nowych, i nieraz w tych starych, to na 100% też nie ma uziemienia, czyli tego zielonego kabla dla zabezpieczenia. W tych nowych nieraz jest, w tych nowych nieraz nie ma. Wszystko zależy od tego, kto robił, za ile i kto ile na tym zaoszczędzał. I to chyba wszystko. Jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Widzimy się w następnym filmie albo w Paragwaju. We'll be right back.